wzbudzającym spustoszenie wariacie. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie piekielny wyścig naszym nowym wozem. Ostatnio go zdobyłem. Jeszcze tylko sprawdzę ustawienia. Zobaczę, czy czasem muzyka nie jest za głośno. Ja, jest ok. No to jedziemy. Najpierw pasowałoby naprawić samochód, ale zrobimy to po drodze. O, jakie poślizgi. Bardzo szybkie auto. Będzie ciężko. Nie zauważyłem tej dziury, ok. Będzie ciężko zapanować nad taką mocą, ale spróbujemy. Bo tu gdzieś jest warsztat po drodze. I na następnej przecznicy mamy swój piekielny wyścig, piekielną trasę. Jedź na południowy zachód do rancha Longstead. Czas ucieknie. No to jazda. Myślę, że pojadę do końca w dół najpierw. Dopiero odbijemy sobie prawo. Mapie w lewo. No jak zwykle przy mojej jeździe możecie zauważyć bardzo spektakularne kraksy. Z moim udziałem w roli głównej oczywiście. Dobra, tutaj trzeba skręcić. No i teraz została nam prosta droga do naszego rancha. Będę się nigdzie po drodze nie rozwalić. Co w moim przypadku jest to bardzo prawdopodobne, że zaraz w coś przypierdzielę. Aha! No właśnie. Nawet nie zauważyłem, że tam wystaje murek. O, skończył mi się właśnie czas. Okej, spoko. Jednak nie mogę się opierniczać. Muszę zapierdzielać tym samochodem. A spróbujemy powtórzyć ten wyścig. Idziemy z powrotem. Na jeździe to nawet mi to wychodzi, ale jak zaczynam gadać, to się rozwalam. No dobra. To auto nie chce skręcać w tą stronę, co ja bym chciał. W ogóle jaki to ma tragiczny skręt. O Boże. To auto zdecydowanie nie przypadnie mi do gustu. Moim
ulubionym typem aut jest zdecydowanie, są zdecydowanie auta akrobatyczne. Wyścigowe i te twarde do rozwałek mnie jakoś, do mnie jakoś nie przemawiają. Dobra, trzeba skręcić w prawo. Ciężko w ogóle tym ruszyć, bo zaraz wpada w poślizg. Ok, jesteśmy z powrotem na naszym skrzyżowaniu. No i teraz gaz do dechy. Nie mogę kombinować za bardzo, tylko grzać, ile fabryka dała. Zaraz będzie zakręt. Nie tędy, kurde. Nie chciałem wjechać na autostradę. To lipa, chyba już nie zdążę, ale będę próbował. Nie ma co się poddawać. Trochę czasu straciliśmy, ale jeszcze jest szansa. Tam mogłem skręcić w lewo. Zapatrzyłem i znowu przywaliłem. Ale to była ładna kraksa. O, nawet mnie ładnie ustawiło na dobrej drodze. To teraz pozostaje nam grzać prosto. Uważać na inne samochody i wow. Fajnie się rozwala to auto. Znowu nie zdążę. Dobra. Ja już sobie zawrócę. Tutaj. Kurde, różdżę z tego miejsca. To zdecydowanie nie można się rozwalać przy tym samochodzie. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Teraz się nie uda, co jest bardzo prawdopodobne, bo ja po prostu chyba nie umiem tym jeździć gównem. Tragiczne stało to jest dla mnie. Jak teraz się nie uda, no to chyba zmienię auto i pojeżdżę sobie inny rodzaj wyścigu. No nie zmieściłem się między nimi. Ja nawet nie miałem szansy skręcić, wcisknąłem guziki, zero reakcji. Znaczy reakcja może i była, ale zbyt mała. To auto jest chyba stworzone tylko do jazdy prosto. Z powrotem do naszego skrzyżowania.
po raz kolejny będziemy próbować dojechać tam na czas. Spróbujmy się tym razem nie rozwalić. Ta nam nawet wyszła. Tutaj musimy skręcić. Okej. Wypadacz. Nie jedziemy prosto. Cholera. No nie wyrobiłem. Podejrzewam, że już będzie ciężko zdążyć, ale spróbujemy. Spróbujmy się nie... Ale mi wyjechał. No raczej nie zdążymy już. 20 sekund? Nie, nie ma szans. Niestety, nie udało się. Zobaczmy, gdzie jest jakiś najbliższy wyścig. Może w wyścigu najpierw poćwiczę, dopiero pojadę tą piekielną trasę. Jak się już nauczę jeździć tym samochodem. Może ten samochód nie jest aż taki zły, tylko muszę się przyzwyczaić. Mamy wyścig. Kierunek północny, zachód do Windfa. Dobra, spróbujmy się nie zgubić. W tych górach jest to łatwe. Na tym razie się to zbiliśmy. Oczywiście wpadliśmy w poślizg na pierwszym zakręcie. A teraz zanim ruszę, to przecież... O Boże, nie, to auto jest do dupy. Do kitu. Zamiast jechać, to się kręci w miejscu. Ach, zepchnął mnie na niego, nawet nie mogłem skręcić. Teraz pytanie, czy ja ich przegonię przed metą. Chyba... mi się nie uda. Dopalasz się mi naładował jeszcze. No niestety. Niestety kolejna przegrana. Jeżeli wygram choć jeden wyścig w tym
Dziękuję, to będzie sukces. O, daleko poleciałem. To był niezły lot. Muszę przyznać, że to auto jest zdecydowanie bardzo szybkie, ale zapanować nad nim to jest sztuka. Akrobacje to zdecydowanie nie są. Nie jest konkurencja dla tego samochodu. Ale za chwilę to będziemy mieli kolejny wyścig. Dobrze będzie tu skręcić, ale oczywiście padłem w poślizg. Z tego poślizgu. Tylko dzięki temu takedownowi. Ach, nie zmieściłem się. Czy zdążę, czy nie zdążę? No to jest pytanie. Chyba się uda. Jest. Chociaż jednak wygrana w tym odcinku. Dobra, może spróbujmy jeszcze raz tę piekielną trasę. Po raz ostatni już dzisiaj. I będzie to ostatni wyścig w tym odcinku.
szybko pojechałem. No dobra, spróbujmy. Dopalacz od razu na starcie. No i musimy skręcić. Dobra, tym razem ładnie weszliśmy tutaj w zakręt. Teraz tutaj. Kurde, w poślizg znowu wpadłem. Ale jeszcze nic straconego. Dopalacz i jazda. Ach, nienaładowany. Dobra, przynajmniej będę miał szansę tutaj skręcić. No to jazda. Zdążyć musimy te jazdy. Kurde, ten murek pierdzielony. Drugi raz się na tym murku wykrzaczyłem. Dobra, może jeszcze zdążymy, chociaż wątpię. 5 sekund. Koniec czasu, no niestety. Dziękuję wam za uwagę. Będę dalej próbował poza nagrywaniem. Zapraszam was do subskrybowania, do udostępniania moich filmów oraz do polubienia mojej strony na Facebooku. Do zobaczenia.